Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losowo wybieramy jedną liczbę. Obierz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że otrzymamy liczbę podzielną przez 8 lub liczbę podzielną przez 12. W tym zadaniu skorzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, gdzie omega oznacza liczbę zdarzeń wszystkich możliwych, a A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających. Na początku ustalmy, ile wynosi omega. Omega to są wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe, a liczb naturalnych dwucyfrowych mamy w sumie od 10 do 99, jest tych liczb, uwaga, 90. Częsty błąd to jest powiedzenie, że 89, czyli odjęcie od tej liczby to jest błędem. Takich liczb jest 90. Skąd to możemy też policzyć? Zobaczmy, dwucyfrowe. Pierwsza cyfra może być dowolną cyfrą od 1 do 9. Druga cyfra może być dowolną cyfrą od 0 do 9. Cyfr od 1 do 9 mamy 9, cyfr od 0 do 9 mamy 10. 9 razy 10 daje nam 90, stąd to się wzięło. Czyli omega już mamy. Teraz zdarzenia sprzyjające, czyli podzielne przez 8 lub podzielne przez 12. Tutaj proponuję na piechotę wypisać te zdarzenia. Na początku podzielne przez 8. To są następująco. Dwucyfrowe 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 i później podzielne przez 12, no to będzie odpowiednio 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 i koniec. I teraz zobaczmy, które z nich się powtarzają. 24, później mamy 36, nie, 48, 72 i 96. Czyli nie możemy dublować tych liczb, czyli po prostu policzymy jedno kółko, jedno pominiemy. Czyli ile ich wszystkich jest? Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kółko pomijam, 13, 14, 15. Wyszło nam A równe 15. Czyli prawdopodobieństwo tego zdarzenia to jest 15 zdarzeń sprzyjających przez 90 wszystkich możliwych zdarzeń i tutaj się góra i dół skraca przez 15, to jest 1/6, czyli mamy odpowiedź P od A równa się 1/6.